This is James Holder for IFL TV in association with Macklin's Gym Marbella. I'm at the Camden Centre today on the Mickey Elliott card. With me, I've got Robert Tarek. How are we doing, sir? Good, good. Can you ask him how he is and how did he find the fight? On się pytaje, jak się czujesz w ogóle po tej walce. Teraz już dobrze. He said he's okay now. Like you can see he's very tired. He did very, very hard work. No i możesz coś powiedzieć teraz do tego, jak się czułeś podczas walki, jak po prostu... W walce się czułem dobrze, ogólnie było w porządku, no przeciwnik ogólnie dał poboksować, bo niektórzy po prostu tak walczą, że no, trzeba walczyć na 100%, a tu widzę, że tu jednak i technicznie troszkę trzeba poboksować, no i nie był taki fizzle fest, nie? Yeah, that's why like explain himself, like what he say, like he feeling very well and very good and all the rounds. And what he trying to say, like he can throw his skills, he can throw his technique, like, and he feeling like he's saying like very, very well. Like he don't try and disrespect the opportunity partner who is the fight to him. He says this guy's as well do good work and he's the best, you know. He came in tonight fighting against an undefeated fighter in Arthur Herman, maybe in some people's eyes as the underdog, in front of a local crowd. How does he feel he handled that today? On się ciebie pyta po prostu, jak są ludzie na przykład z różnych poziomów bokserskich, którzy oni na przykład boksują, jedni są na przykład wyżsi, jedni są niżsi. Jak ty się czujesz, jak obojętnie czy on jest wyższy, czy on jest niższy, jak się czujesz po prostu, jak podchodzisz do tego przeciwnika? Ogólnie podchodzę, no trudno powiedzieć. Jak ich odbierasz i traktujesz, bo tak jakbyś to... Przeciwnika nie wolno lekceważyć przede wszystkim, ale ja chciałem dodać a propos tego mojego przeciwnika dzisiaj, no... Niby nie był taki fizyczny, ale jednak jakby nie było, rekord mówi jedno za siebie. Już dostałem kilka mocnych ciosów, tylko że po prostu musiałem to wytrzymać. On miał ile tam, chyba 11 wygranych i 10 przed czasem, prawda? Także lekko nie bił, no ale trzeba było przetrzymać te silne ciosy, no i nie dać się i oddawać, prawda? Technicznie go po prostu rozpracować. Let me remember what he said with you, like, it never ever happened for his life he disrespect any opportunity partner when he taken fight. He always respect any single partner. What he trying to say today, he say like, doesn't matter he's coming guy like with skills, guys coming with no skills. He taken the fight serious, he fighting serious for last minutes. He never ever like feeling like scared of him. He say guys don't have a serious skills like him. He got definitely better skills. What I can say only is, yeah, like guys go good statistic, like we say an 11 fights, 10 before time. That's what we can say today, like he's winner, he beat the guy, like definitely, like he got the skills. And what he says, well, between like two or three rounds, when he's coming second or three rounds, he start through some little bit tech, like he's saying like technique, like and skills, like start working the stamina, start working the stomach, banging properly, like, and start banging the head, making guys swimming in it. And wiesz, dostałem ogólnie w pierwszej rundzie na wątrobę taki mocny cios. Po prostu, dobrze, że to było pod koniec rundy, bo musiałem to wytrzymać, ale widziałem, że przeciwnik po prostu tego nie zauważył. I wytrzymałem to do narożniku, prawda? To nie tyle, nie tak mówimy. No. Chodzi o to, że jeszcze w siódmej rundzie dostałem właśnie w oko, widać zresztą, jest obuchnięte. W siódmej rundzie i również musiałem to wytrzymać, ale ogólnie reszta było w porządku, nie? So he try and explain, like he try and hold any hard punch from the opportunity partner. His name is Arthur, I think so. And what he saying, like for the second round, he gained, and the last second, he gained serious hard punch on the liver. What he trying to say, the guys don't see this one, what happened? We just waiting for the ring finish and... Co powiedziałeś potem? W siódmej rundzie dostałem w oko właśnie. Seven rounds. He gained serious punch. You can see in our eyes, and he have to hold this one. He can't show like this one helped him, and he can work it. Guys, try and work your eyes. Like I'm shouting like put your arms up. He hear me, like, because what he'll do, like this is the boxing, like when you see one point and you start bleeding or any making damage, little bit, you start working the place because you know you're bringing pain. He's strong man, he hold the pain. To jest bok. Ja powiedziałem mu, że trzymajesz ten ból, że jesteś silnym facetem i wytrzymajesz do końca. Looking at Arthur Herman's record before the fight, did he expect more from him coming into this fight?
basic question. On się pytał po prostu proste pytanie, czy spodziewałeś się coś więcej od niego, że będzie jakaś większa po prostu bijatyka, o tak to powiem, awantura, czy jakiś gość? To była moja pierwsza ósemka, no to także spodziewałem się ostrego boju i wierzyłem, że to nie będzie lekka przeprawa, nie? Właśnie, ciężkie, mój przeciwnik dokładnie, on boksował wagę wyżej, także tam już biją bardzo mocno, nie? Ja chodzę jeszcze do 71 kilo. In the middle lights in Poland, all boys discuss boxing with him, with Mr. Talarek. That was just coach saying. Yeah. And what he said? Nie pękam z nikim, walczę z półciężkimi. In Oskar. There's one way. What he just saying? Ja nie mówię, nie. He gained any prestige boxer on his weight. Any single one who's gonna fight him, he gained the fight. Z walki na walki będę po prostu coraz lepszy i to czuję i to wiem. Nie? Z walki na walkę, nie. And any single fight with the coming next fight, he know he gained experience and he been better. That's what he wanna grow. That's Polish box. Last but not least, it was a fantastic fight. I want to congratulate him on a great victory. Was he worried at the end of the eighth round that he wouldn't get the decision? Is that something you thought about? On mówi, że się pyta, czy miałeś coś takiego, że się czymś przejmowałeś, że na przykład może być jakaś inna decyzja. Oczywiście, bo ja już byłem za granicą i po prostu chyba cztery, pięć razy, nie, około czterech razy mnie po prostu oszukano i to jawnie mnie oszukano na werdykcie, żeby tamtemu po prostu nie zepsuć rekordu, dali remis. To było dwa razy i mam dwa remisy oczywiście, albo trzy, no dwa remisy i dwie przegrane za granicą, także z takimi prospektami właśnie jak tutaj 11 wygranych, czy tam 15, 10 przez KO i walka po prostu taka, i jeszcze ja byłem lepszy, dużo lepszy, wyprzedzałem, byłem technicznie dużo lepszy, kuźwa, i niestety za granicą po prostu przegrywa się, nie? Mało z tego, dodam jeszcze jedną walkę, ostatnią, w Szwajcarii. To jest normalnie takie oszustwo, że to jest chore, kuźwa. Walczyłem z gościem 6 rund. Ewidentnie wiedziałem, że przegrywam, bo 4 pierwsze rundy on strzelał, kuźwa, pracował ostro, kuźwa, nie szło go tam wystrzelić. I także był lepszy te 4 rundy. Ostatnie dwie były moje, ale w ostatniej szóstej trafiłem go, kuźwa, mocnym sierpowym na szczękę. Gościa trzeba było tylko dokończyć, bo prawie już normalnie pływał jak kuźwa tancerka, nie? Jak baletnica. I ukradli mi 30 sekund. Skrócili rundę o 30 sekund. Yeah, that's true, that's happened to my one, guys. Była policja, nic się nie stało, kuźwa. Nie zrobili nic. What he trying to say, sometimes in the box is like that. Many more famous boxer sometimes. I don't want to say too much, you know, in the camera, like someone lying or someone trying to say like that. I know everyone give it the points fair. He is good tech, he's very fast boxer, he threw away all techs like straight away on the face, on the body, the opportunity partner. And he's saying like, guys, definitely get winner. And possibly happen, he didn't possibly have to be winner. That's what I'm saying. Sometimes the system lying, and lying very, very nice people, like the people go hard for fight. And after what they go damage sometimes in the head, like because like they believe they're good, they go hard to the fight, and the verdict is different, isn't it? That's what he's saying. Congratulations on the great victory, thank sir. You, thank you for giving iPhone TV a bit of time. Yeah, no problem. Welcome. Thank you, Shane. Goodbye, cheers.